Cześć, 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 witajcie. Zobaczcie, mamy przed sobą bitcoina, oczywiście to jest kraken, czyli będzie to w euro. No i teraz to, 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 co tutaj widzę, jeżeli chodzi o ten wykres, to jest dla mnie szansa, że jednak zrobimy tutaj troszeczkę jeszcze większy spadek. Mamy tutaj bardzo takie miejsce, które mnie mocno przyciąga, a to miejsce nazywa się 48 tysięcy dolarów. No i zaraz zobaczymy sobie też, jak to wygląda na wykresie. Na tym wykresie to, to miejsce to jest tutaj, tak? czyli już sobie to znowu rysujemy. To by było to miejsce, to jest 48 tysięcy dolarów. Natomiast to, co prawie jestem pewien, że zrobimy, to jest 50 tysięcy dolarów. Czyli tamto miejsce mnie przyciąga to bardzo mocno. Natomiast to, gdzie jakiś spadek zrobimy, to jestem prawie, że przekonany o tym, że zrobimy tutaj 50 tysięcy dolarów czy 48 myślę, że knot świeczki może się tam zatrzymać i to by było dla mnie jakby domknięcie tego tutaj tej korekty takiej mini tej takiej lokalnej jeżeli chodzi o ten projekt, czyli Bitcoina. Dobra, teraz jeżeli chodzi o pozostałe elementy, no to popatrzmy sobie jeszcze na taki wykres na przykład takiego projektu jak WAVDAI. Jeżeli chcecie, dajcie mi też znać, czy chcecie, żebyśmy przerabiali projekty Właśnie z DeFi, czyli z takich projektów, których też na przykład jeszcze nie znajdziemy na TradingView. Nie wiem akurat, czy YFDA je znajdziemy, ale DexTools jest świetnym narzędziem do tego, żeby właśnie przerabiać te projekty, które są mocno na Uniswapie i. Tutaj na przykład możemy właśnie popatrzeć na kilka takich, nazwijmy to, większych projektów z, ze świata DeFi. Jednym z nich jest właśnie YFDI. No i zobaczcie, jakie tutaj mamy olbrzymie obroty w tym momencie. Teraz to, co czeka nas na projekcie YFDI, to jest tutaj strzałka do góry, czyli gdzieś osiągnięcie tego poziomu około 11 tysięcy dolarów od poziomu 6789 dolarów w tym momencie. Więc jeżeli chcecie, dajcie mi tylko znać, żebyśmy też może przerabiali sobie właśnie takie projekty. Tu będzie trochę bardziej skomplikowane niż na TradingView, żeby przechodzić, ale ja sobie to zrobię, zrobię to po prostu jako zakładki. Wymienię jeszcze na chwilkę do projektu Ethereum. Po tym spadku, który zobaczyliśmy, zobaczyliśmy także siłę, jeżeli chodzi o projekt Ethereum do Bitcoina. Zobaczcie, jak ładnie tutaj zaczął odbijać. Tutaj mieliśmy przetestowania tego dołka, później przetestowanie jakby tego dołka, no i wybicie. I teraz wydaje mi się, że to może być już ten start. Wiecie, na Ethereum, które miałoby polecieć do góry. Jest taka szansa, oczywiście, chyba, że wiecie, Bitcoin coś wykombinuje. <laughs> to tyle. A tutaj krótkie przypomnienie. Każdy filmik możesz oczywiście zalajkować, jeżeli ci się podoba, udostępnić go swoim przyjaciołom, znajomym. Jeżeli chodzi o to, też zasubskrybować kanał. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, zrób subskrypcję, naciśnij później jeszcze dzwoneczek i naciśnij wszystko, żeby ci się pojawiały informacje o tym, że... Te filmiki pojawiły się właśnie w sieci, czasami niektóre rzeczy są bardzo istotne, jeżeli chodzi o kwestie czasu, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby informacje związane z kryptowalutami pojawiały się, dlatego że YouTube nie szczególnie promuje te wszystkie treści. Więc pamiętaj, zalajkuj, tutaj naciśnij po prostu sobie łapkę do góry, subskrypcja, dzwoneczek. Kiedy już to zrobisz, zapraszam Cię też na stronę Mister Bitcoin. Tutaj nie ma zbyt dużo artykułów jeszcze, natomiast możesz się zapisać do Krypto KryptoLetera, gdzieś, gdzie będę informował też o takich bieżących rzeczach właśnie w wiadomościach, nie tylko i wyłącznie na YouTubie, a także możesz zobaczyć kalendarz, gdzie jestem dostępny, jeżeli chodzi o Kulka kafe we Wrocławiu, codziennie między godziną 9 a 12 od poniedziałku do Piątku, tam też możesz kupić kryptowaluty za pomocą gotówki. Nie musisz się rejestrować w żaden sposób, pokazywać żadnego dokumentu do 15 tysięcy euro, więc to też jest dla niektórych bardzo duża korzyść. Możesz również tutaj kupić sobie kantor, tak zwany online, i na, na kantorze online możesz zakupić właśnie do 1000 złotych bez problemu, bardzo szybki sposób bitcoina, jeżeli na przykład ci zależy na czasie, i to też możesz bardzo szybko właśnie tutaj zrobić. A teraz zapraszam Cię na dalszy ciąg tego filmiku. I szybko jakieś wiadomości. Na krypto tutaj to możemy znaleźć artykuł, o tym że pięć kryptowalut na które warto zwrócić uwagę. Jest to właśnie Ethereum, Cardano, Sushi, um, Engine Coin. Ja Engine Coin jak wiecie będę już spijał, że tak powiem, swoją śmietankę, więc jak nie jestem w Engine czy nie byłbym w Engine to w tej chwili raczej bym w niego nie wchodził i poczekał na większy pullback Eternity Chain, mega świetny projekt właśnie powiązany z NFT, natomiast cena jest, powiem Wam, dosyć wysoka, natomiast to nie znaczy, że nie pójdzie to jeszcze bardziej, bo może być to właśnie hype na tym projekcie, natomiast bardzo, bardzo bym na niego już uważał i na cenę również, bo to, że może pójść do góry, ale ryzyko na tym projekcie dla mnie już jest dosyć spore. Bank Rezerwy w Australii patrzy na blockchain jako, taki od, jako taką rzecz, do której może się podpiąć, jeżeli chodzi o CBDC. No i zobaczcie, mega, mega, tak naprawdę ważna rzecz, bo jeżeli będą CBDC oparte o jakiś blockchain, który będzie tak zwanym portfelem rozdystrybuowanym i jeszcze publicznym, to dla mnie to są mega fajne wiadomości, niż takie, że będzie to CBDC, nad którym tylko i wyłącznie na przykład bank może panować. A jeżeli to będzie publiczne, to jeszcze lepiej. Długo terminowi inwestorzy trzymają 95% trade'ów, które się odbywają w tej chwili, są z tak zwanymi young coins, czyli z młodymi nabywcami kryptowaluty, czyli bitcoina i z tym, co świeżo, że tak powiem, napływa na ten rynek, no i, i tyle. Natomiast ci, którzy kupowali i trzymają, to trzymają i czekają na wyższe ceny. Badania pokazują, że Amerykanie mogą wydać do 40 miliardów dolarów z pakietu stimulus na bitcoina. O kurczę, słuchajcie... Jeżeli wydaliby chociaż połowę tego, to już jest masa, masa kasy, która by poszła w bitcoina i wywindowała cenę. Myślę, że na pewno w okolicy 100 tysięcy dolarów w tym momencie. Więc no trzymajmy się, zobaczymy, co się wydarzy. Wczoraj czy wczoraj odbył się atak na Pancake'a, więc pamiętajcie, żeby też uważać na to, co się dzieje. Zazwyczaj takie informacje bardzo często są na Twitterze, więc jeżeli używacie jakiejś giełdy, to wejdźcie sobie zawsze na Twittera, za, twit za e, followujcie tak naprawdę danego Twittera, żeby sprawdzać, czy wszystko jest ok, żeby dostawać na bieżąco informacje. Jeżeli nie jesteście na Twitterze, a chcecie być w kryptowalutach, moim zdaniem powinniście być na Twitterze. Krótko w tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że na Twitterze odbywa się główny ruch wiadomości właśnie związanych z kryptowalutami. No i jeżeli chodzi o kwestię właśnie związane z Twitterem, Binance, dał taką nagrodę ze względu na to, że, mamy, że ma 2 miliony followersów, to dał nagrodę. Pod tym filmikiem będziecie mieć link do tego, w jaki sposób kliknąć i taką nagrodę sobie uzupełnić. Uzupełniacie krótko, właśnie taki formularz na Eglimie, dajecie follow, Twitter, retweeta. Możecie sobie ściągnąć aplikację, żeby mieć więcej tak zwanych wejść. No i zobaczcie: do dziesiątego miejsca nawet 150 dolarów można uzyskać. Przy pierwszym miejscu 5000. Wiadomo, że przy dwóch milionach szanse są małe, ale niedużo to kosztuje, żeby zdobyć nawet takie 150 dolarów, jeżeli by się komuś udało. Więc pod filmikiem macie linka, w jaki sposób te to Gdzie trafić na tą stronę, żeby to uzupełnić, właśnie jeżeli chodzi o Twitter Binance'a i nagrodę, którą chcę rozdać za to, że ma 2 miliony followersów? Zobaczcie, w konkursie, na najdziwniejszą, na najbardziej szaloną historię jaką można by było w, w, posiadać w sieci kryptowalut jest nagroda w postaci 5000 dolarów, która została przyznana Timo Fejowi, który otrzymał prezent w postaci 100 dolarów od, od swojej babci i ją zainwestował w kryptowaluty. To pozwoliło mu pójść do szkoły, gdzie nakręcił film, który później znalazł się na festiwalu w Szwajcarii, a także w, w muzeum w Moskwie, tak zwanej nowoczesnej sztuki. I kolejna ciekawa historia, takich pewnie historii było pełno. Jako rezultat takiego uczestniczenia w turnamencie związanym z Counter Strike'em, czyli taką grą strzelanką w 2011 roku, kiedy Bitcoin był tradowany, czyli handlowany po jednego dolara, drużyna wygrała i każdy z nich otrzymał, posłuchajcie, pozawrotne 20 Bitcoinów. I później ten gość mówi, że on przetradował te 20 Bitcoinów za podkładkę pod mysz. 20 bitcoinów, słuchajcie, wygrał. No, i gdyby to teraz trzymał, to sami sobie policzcie ile tak naprawdę miałby wygranej sprzed 10 dokładnie już lat. Stąd yy, nikt wtedy pewnie nie wiedział jeszcze czym jest Bitcoin, do czego zmierza. Może gdzieś tam się właśnie pojawił do takich yy, grach. No ale zobaczcie, jak czasami mała rzecz potrafi, yy, która się wydaje, że ma mała ma, ma być małą rzeczą, potrafi nagle zmienić później życie po na przykład 10 latach takiego hodlowania Bitcoina. Ok, to tyle na dzisiaj. Zapraszam was też oczywiście na kanał Patron gdzie tam możecie znaleźć y, moje tak zwane tiry, czyli poszczególne bramki, do których możecie się zapisać. No i najwięcej oczywiście publikuję na bramkach tutaj od 15 euro, które są. I tam publikuję bardzo dużo informacji też takich projektów, w które wchodzę, w jaki sposób, jakie są strategie, jeszcze takie bardzo opisane, szczegółowo staram się pewne rzeczy tutaj opisywać. I to, do czego Was też zapraszam, to zapraszam Was do kafe Kulka, codziennie między 9 a 12 możemy spotkać się, porozmawiać przy kawie o kryptowalutach. Cafe Kulka we Wrocławiu, a już w przyszłym tygodniu będę w Warszawie. Ten w Warszawie będę, już Wam mówię, 23-24 marca. Jeżeli ktoś chce spotkać się ze mną w Warszawie, dajcie proszę znać. Ja w tym momencie będę szukał jeszcze miejsca, w którym to będzie się odbywało, natomiast jeżeli ktoś chciałby takie spotkanie dłuższe, to koniecznie szybko się odzywajcie, bo takich spotkań, że tak powiem, dużo nie będę mógł przeprowadzić, takich godzinnych, gdzie możemy porozmawiać o kryptowalutach, o Waszym portfelu, w jak inwestujecie, w co inwestujecie i tak dalej. Także 23-24 marca będę właśnie w Warszawie i będziemy mogli porozmawiać o kryptowalutach. Jeżeli ktoś chce zakupić kryptowaluty za pomocą gotówki, to zapraszam też, mam krypto terminal, można powiedzieć w taki sposób terminal, na którym możecie kupić za gotówkę do 15 tysięcy euro, w ogóle nie jesteście weryfikowani, jeżeli chodzi o zakupy, także tutaj też dajcie znać i to wszystko, jeżeli chodzi o kontakt, łatwo mnie znaleźć, wystarczy, że wpiszecie w internecie Przemek Chumieniecki i bardzo łatwo mnie będziecie mogli odnaleźć i do mnie napisać, czy to na Facebooku, czy na innego rodzaju social mediach. Trzymajcie się. Cześć.